Witam, 6 lipca 2014. Przygotowanie młotków do szczepienia. Przygotowałem tutaj 6 młotków. One są przeznaczone do wysyłki do Nowego Jorku. Najpierw zostaną wysłane do Holandii, tam przejdą okres kwarantanny, następnie do Kanady, tam również okres kwarantanny i dopiero do Nowego Jorku. Tutaj przygotowałem szczególnie urodziwą grupę gołąbków. Są to najszybsze moje gołębie z linii Janssen Declaque. To są 4 gołąbki. Te gołębie latają z wyprzedzeniem. Tutaj kolejny gołąbek z tej linii. Kapitalne skrzydło, zaokrąglone lotki. Główka. Typowy Janssen Declaque. Do nich tutaj to będą 4 gołąbki z tej linii. Ogonek jedno piórko, świadczy o silnych plecach. Dobre wiązanie. Kapitalne. Cecha charakterystyczna Janssenków. Lekko tutaj mazane piórka na końcówkach oraz otoczki w kolorze różowawym. Co niektóre to dziedziczą. Jest to bardzo dobra cecha. Ten gołąbek to będzie dziedziczył. I również tutaj ma lekko mazane. Tak, to będą lekko różowawe otoczki. To ze starej linii Janssenów. Do nich tutaj doportuję werworty. To są gołębie na średnim dystansie. Rewelacyjnie się spisują. Te pióro jest kapitalne. Z uskokiem dekalaż. Główka ze strzałką przy oku. To jest linia Fineke 5000. To są również sprinterzy. Ogonek, jedno piórko. To świadczy o bardzo dobrej muskulaturze. No, skrzydło to typowo Janssenu, bo one się wywodzą również z linii Janssenów, tylko pracą hodowlaną zostały obrobione. Jeśli chodzi o wczorajszy lot z Kassel, lot szybki. Mój pretendent do lotu z Ostendy 867. Duże wyprzedzenie, wyprzedził 13.43, aczkolwiek już na dzisiejszym oblocie większy wigor wygazywał 13.43. Spotykamy się w czwartek, koszujemy na Ostendę. Tutaj wyrywkowo tylko zaprezentuję coś z linii Flora Verworta. Kilka ciekawszych gołąbków. Te gołąbki aktualnie wychowują lęk młodych. One są zamówione również przez szereg hodowców. Tutaj szczególnie urokliwe gołąbki. Wszystko.